Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017 na moim kanale. Dzisiaj jest niedziela, także lecimy z kolejnym odcinkiem, już drugim z nowej serii, czyli z tego górskiego gospodarstwa, bo tak sobie tą serię nazwałem. W sumie możecie napisać, czy taka nazwa serii jest ok, czy macie może jakiś inny lepszy pomysł. To ja na pewno Wasze komentarze przeczytam i je na pewno uwzględnię, także liczę na to, że jakieś fajne pomysły na nazwę serii będziecie mieli, jeśli myślicie, żeby zmienić. Takie szybkie górskie gospodarstwo wymyśliłem, także to jest taki tytuł na szybkości. No ale tak jak mówię, jak macie jakiś lepszy pomysł, to jak najbardziej możecie napisać w komentarzu i zobaczymy i może tą serię, nazwę serii zmienimy. Ogólnie wiosna na gospodarstwie. Środek wiosny, także wiadomo, że jakieś trzeba tutaj siewy i tak dalej, ale zanim siewy zaczniemy, to jednak trzeba pole przygotować do siewów. No i dzisiaj pojedziemy sobie takim większym zestawem, czyli John Deere i agregat, talerzówka, w ogóle not oryginalna chyba, tak to jest raczej oryginalny sprzęt, taki agregacik. Także nic, tylko wsiadamy i jedziemy. Ogólnie pojadę i coś do Was będę próbował gadać. Może jakiś temat mi się nawinie. Także pierwszym tematem było oczywiście to, żebyście napisali, czy tytuł Wam odpowiada, czy może macie jakiś inny, fajniejszy pomysł. To jak najbardziej wszystkie komentarze przeczytam i zobaczymy, może będziecie mieli lepsze pomysły, także piszcie jak najbardziej. Odcinek z prezentacji gospodarstwa bardzo Wam się spodobał, ale ogólnie odcinki z prezentacji gospodarstwa zawsze, jaka seria by nie była, to zawsze się podobają, zawsze jest dużo wyświetleń i tak dalej, dużo komentarzy, także bardzo mi się podoba, że oglądaliście. No ale teraz już trzeba porobić coś innego, coś ciekawego, trochę mapy Wam pokazać, bo też wiadomo, że nie wszyscy z Was na live'y przychodzą, także nie wszyscy tą mapę znają i tak dalej, także jest okazja sobie pooglądać. Tu jest drugie gospodarstwo, właśnie je minęliśmy. Jakby ktoś jeszcze tej mapki nie widział, to akurat będę grał mapkę, będę Wam pokazywał, co i jak jest na mapie, co się dzieje i co gdzie jest. Ogólnie mapa, było też sporo komentarzy, kiedy zostanie wydana, na 9000 subskrypcji na kanale Pumy. Także brakuje już, no niewiele, chyba 1500, no nie jest to dużo. Także jak najbardziej, jak chcecie to przyspieszyć, żeby mapa została szybciej wydana, no to jedynym wyjściem jest wejście na kanał Pumy i zostawienie tam subskrypcji. Czekajcie, bo ja tu miałem gdzieś wjazd do pola przez jakieś podwórko, chyba przez to. Przez tutaj obok podwórka sobie przejedziemy. I kolejne pole, chyba już moje czwarte czy piąte pole to będzie. Ogólnie parę pól już na live'ach robiłem, także jak ktoś był, to jak najbardziej wie, jak to wygląda, ile pól, gdzie mniej więcej i tak dalej, bo wiadomo, że całej mapy na odcinkach obrabiać nie będę. Także poza odcinkami na live'ach dość często ta mapka też jest właśnie używana i też sobie tutaj co nieco pogrywam. To jest akurat takie dziwne troszkę pole, bo jest dość długie w tamtą stronę i w tamtą, takie pole w kształcie litery L. No jest ogólnie wymagające, jak widzicie, John Deere ma 295 koni mechanicznych i 10 na godzinę. Niestety jest to pole pod górę, tak jak mówiłem. Sporo komentarzy, jak czytałem ostatnio, byłoby żadna, że mapa jest pod Ursusy C360, pod 30 i tak dalej. Nie wiem, czy to były takie nieudane trole, czy o co to chodziło. No ale jak ktoś wyjdzie, to bardzo chciałbym zobaczyć, jak ktoś tutaj będzie 30 sobie takie wielkie pola orał. To bardzo mnie to ciekawi, jak to będzie wyglądało, bo co innego jest napisać w komentarzu, a co innego jest na takiej mapie grać, tak poważnie. Także ja raczej Wam polecam, jak bardzo czekacie na tą mapę i bardzo Wam się podoba i chcecie na niej grać, to raczej, no ja bym Wam polecał takie większe maszynki, coś takiego jak może oryginalne, chyba że oryginalne Wam się nie podobają, no to modyfikacje, ale z większą mocą, większe sprzęty, bo jednak obrabiać 30, 60, ok, nie wiem, na przykład do oprysków, do nawozów, ciągnik ok, nie? Ale wiadomo, że
A orać, talerzować 30, no to naprawdę ktoś musi mieć dużą cierpliwość, nie powiem. Także ja jak najbardziej życzę powodzenia, no ale niestety u mnie 30 ani 60 na gospodarstwie nie będzie. Ogólnie maszyn raczej nie zmienią, takie jak były w pierwszym odcinku, takie zostaną z prezentacji gospodarstwa. Ogólnie tu jest taka droga przez pole praktycznie, ale to są akurat zatężuje, nie zatężuje, to mogę jechać. To akurat są moje dwa pola, kiedyś droga od sąsiada, jak widać, było jego, ale niestety pole jest już moje, a także droga zostanie, bo niestety jest to droga zrobiona od razu w mapie, tak jakby nie jest to jakaś droga taka wyjeżdżona albo coś takiego, żeby można to stależować i tak dalej. Także droga zostanie tak jak jest, ale ja sobie po prostu będę przez tą drogę, można powiedzieć, jeździł. Także będzie taki przejazd przez pole niestety. Trochę mniej będę miał z tego zboża i tak dalej, no bo jednak parę metrów pola to zabiera, ale musi zostać niestety. Chcąc, nie chcąc, musi po prostu być. A ogólnie też były parę komentarzy, jak czytałem, bo czytałem wszystkie komentarze, tak jak mówię, z prezentacji gospodarstwa. Były komentarze, po co mi kosiarki, po co mi trasy. A was może nie było takiego komentarza, ale po co mi kosiarki, skoro mam świnie, jak świnie trawy nie potrzebują. Kupiłem na gospodarstwo po to, żeby po prostu więcej akcji ponagrywać, jakieś sianokosy, owijanie belek, z wózka belek, sprzedaż belek. Belki mi są, trawy akurat nie są mi potrzebne. Wiadomo, świn się nie da trawą nakarmić, że? Ale za to mogę te belki sobie, tak jak mówię, trawę skosić, skrabić, przetrząsnąć, owinąć i sprzedać. Zawsze to jakaś kolejna akcja na odcinek będzie, a nie, że będę was po prostu zanudzał siewy, żniwa, orka, tak? Zawsze to jakaś nowa akcja będzie, coś ciekawego, jakieś oderwanie właśnie od cały czas tych żniw. Także mniej więcej też dlatego sobie zakupiłem tą kosiarkę. Także po to, żeby jakieś akcje były, ale tam nijaką odwaliłem takiego, będzie trzeba później to poprawić wszystko. Także dlatego tyle sprzętów jest. Ktoś też pisał, że za bardzo tą gospodarkę, którą wybrałem, nie nadaje się do gry, bo jest mała. Mi jak najbardziej gospodarstwo się podoba, jest małe i może to jest jego duża zaleta, jak dla mnie. Że na tak małej ilości, że na tak małym terenie ustawiłem sobie tyle gospodarstw. Też były komentarze, czy bym wam save wydał, bo wam się podoba poukładanie maszyn i tak dalej. Nie wiem, co to jest za komentarz, za bardzo save wydawać. Chyba nie ma sensu, bo przecież tak mapę dostaniecie. Poukładanie maszyn, czy ja wiem, że jest jakoś super, poustawiałem na szybkiego, bo wszystko było na live robione. Tak, żeby jak najwięcej maszyn pochować pod wiatr. I tak jak widzicie, kombajn i też duża ilość dalej maszyn jest pod chmurką. Ogólnie za niedługo troszkę tamto gospodarstwo się zmieni. Troszkę, może jakoś mega się nie zmieni, ale dojdzie jeden budynek. Troszkę teren zostanie wyrównany po prostu, żeby więcej garaży tam było, żeby też te ciągniki, kombajny. Kombajny może nie, bo to jednak trzeba by taką wielką jakąś wiatę albo stodę postawić, także kombajn chyba zostanie na zawsze pod chmurą na tamtym gospodarstwie. Ale jakąś wiatkę, drzwi, wrota do stodoły też będą, także były komentarze, czy będą wrota, będą, wszystko w swoim czasie. Mapa jest dalej w fazie tworzenia, że tak można powiedzieć, w fazie przeróbki. Także jak najbardziej wszystko będzie tam zrobione. Mówię, że dojdzie garaż, dojdą wrota do stodoły, także wszystko będzie jeszcze ładniej tam po prostu wyglądało. Tylko wiadomo, że ja chciałem tą mapę jak najszybciej, powiedzmy, żeby móc na niej już tak pograć od początku do końca, także mniej więcej też dlatego dostałem troszkę taką wcześniejszą wersję mapy, gdzie akurat no, nie do końca zostało wszystko poprawnie zrobione, ale zapewniam was, że na 9000 subskrypcji, wtedy kiedy mapa zostanie wydana, pupumy na kanale, na 100% wszystko będzie tutaj gotowe.
Także nie bójcie się o to. Wszystko jest, skup zboża jest, biogazownia jest, skup belek jest, wszystko jak najbardziej. Tutaj działa cztery gospodarstwa, tak, chyba tak, czekajcie, dobrze liczę, u góry są dwa tam, tu jest jedno, właściwie tu krowy są, tak jak tam widać, to jest trzecie i czwarte gospodarstwo też jest tam obok, ale tamto gospodarstwo, no to już bez zwierząt, no bo nie ma żadnej czwartej kategorii zwierząt w farmingu, także takie gospodarstwo tylko na zboże. Także tym się różni. Też dość małe w sumie, nie ma tu takich dużych gospodarek. Można powiedzieć, że największym gospodarstwem to jest chyba to, które jest teraz, które wam pokazuję. Z krowami, ewentualnie to, gdzie są owce. Tak? A czekajcie, bo nie, na tej mapce, na tej wersji, którą ja mam, też owiec chyba jeszcze nie ma. Ogólnie na którymś gospodarstwie będą owce, ale na tej wersji, gdzie ja mam, są tylko świnie, czyli tam, gdzie ja gram, tam są hodowane świnie i tutaj krowy. Teraz się tak zastanawiam, czy są gdzieś owce, w sumie chyba na tej wersji nie ma. Tak mi się wydaje, czekajcie. Dobrze wam mówię? Nie, źle wam mówię. Tu jest piąte gospodarstwo. O, tu gdzie są te belki, jest ogrodzenie i w tym ogrodzeniu są owce. Dobrze. Teraz stop, od początku mówię. Jest pięć gospodarstw. Trzy gospodarstwa ze zwierzętami i dwa gospodarstwa takie tylko na zboże. Do uprawiania zboża gospodarstwa. Na jednym, czyli na tym, którym ja gram, są świnie, na tym, które jest tutaj na dole, są krowy, to już widzicie, a tutaj po lewej są owce. Może tutaj ich nie widać, bo nie są po prostu kupione, ale tu, gdzie jest ten wybieg, obok tych belek słomy, to tutaj jest po prostu pastwisko dla tych owiec. W sumie można by je kiedyś kupić, żebyście widzieli, że tutaj są, działają i tak dalej. Wszystko jest jak najbardziej z nimi sprawne. Także 5 gospodarstw, no sporo, bardzo, bardzo dużo. Także dla każdego coś dobrego się znajdzie. Ogólnie jak ktoś ma multi, będzie na tej mapie chciał grać, to już naprawdę chyba będzie bajka. 5 gospodarstw, każde swoje. A ogólnie na mapie będą też kupowane pola. Ja jeszcze mam wersję bez kupowania pól, bo tak jak mówię, na szybkiego tą mapę jak najbardziej chciałem, jak najszybciej ją po prostu mieć, żeby móc coś z niej w końcu ponagrywać. Dobra, pojedziemy w tą, ogólnie 13 minut, także już za niedługo będzie trzeba kończyć. Dlatego mówię, że ja tę mapę jak najbardziej chciałem dostać jak najszybciej i dlatego jeszcze u mnie kupowania pól nie ma, ale zwierzęta są. Także można powiedzieć, że już takie 90 parę procent ukończenia mapy jak najbardziej tutaj jest. Takie drobne poprawki tylko zostały w sumie. Tak jak mówię, te wrota wszystkie, co Puma ogólnie robi, pewnie jak ten odcinek już wyjdzie, to pewnie już to jest zrobione i tak dalej. Także nie ma się o co martwić. Wrota, tak jak mówię, drobne poprawki jakieś, drogi, coś takiego, błoto gdzieś jeszcze poustawiać, pousuwać, żeby nie było za dużo i tak dalej. Wiaty, garaże na tamtym gospodarstwie ze świniami, bo akurat na tamtym gospodarstwie można powiedzieć, że jest najmniej tych garaży. Tutaj jak widzicie, są stodoły, są wiaty, to tutaj jest, gdzie są krowy, to akurat wiat jest dość dużo. Na gospodarstwie z owcami też wiaty są i garaże, stodoły też tam się znajdują. No, chyba wybrałem właśnie takie gospodarstwo, gdzie najmniej tych wszystkich garaży i całej tej wszystkich budynków jest. Także wybrałem takie gospodarstwo, jedno z mniejszych, można powiedzieć. Może nie najmniejsze, bo jest jeszcze jedno mniejsze takie, gdzie w ogóle nie ma żadnej hodowli zwierząt. Czyli takie gospodarstwo nastawione na zboże, na uprawę zbóż. To tamto jest ewentualnie mniejsze. Jeszcze mniejsze od tego, co ja mam. A ja mam takie przedostatnie, można powiedzieć. Są gospodarstwa większe, dużo większe niż to, na którym ja gram, ale są też gospodarki mniejsze. Także wszystko jak najbardziej tutaj jest. No i
Kurczę, jak mapa zostanie wydana, to pewnie sporo osób tu na multi będzie grało. Chciałbym zobaczyć, tak jak ktoś na tej mapie w 5 osób sobie pogrywa. Każdy ma swoje gospodarstwo, bo zawsze to jest coś innego, coś bardziej fajnego, no bo w sumie mały jest map, gdzie jest tak dużo różnych gospodarstw, gdzie każdy może robić coś swojego. Także jak najbardziej chciałbym coś takiego zobaczyć, gdy ktoś tutaj w 5 osób będzie chciał grać. 15 minut odcinka, kurczę, leci, jak się ma jakąś gadkę, coś do powiedzenia, to naprawdę ten czas zasuwa. A także co, ja będę powoli się z wami żegnał, ja już sobie to pole dokończę samemu. A dzisiaj można powiedzieć, że tyle ode mnie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!